Aby móc skutecznie zapobiegać chorobom i wspomagać ich leczenie, to należy przede wszystkim sięgnąć do przyczyn problemu. Trzeba bowiem wiedzieć, że zdrowie słabnie wtedy, gdy w naszym ciele dochodzą do głosu wolne rodniki, czyli wysoce aktywne i szkodliwe cząsteczki. Ich nadmiar uszkadza komórki, a to wszystko zaczyna się właśnie od zdrowia naszych komórek. Zresztą setki badań naukowych dowodzą wprost, że to właśnie wolne rodniki stoją za rozwojem wielu chorób metabolicznych i przyspieszają starzenie się organizmu. Aby zrównoważyć obecność wolnych rodników i usunąć ich nadmiar, powinniśmy dostarczać wraz z pożywieniem przeciwutleniacze, czyli inaczej antyoksydanty. Są to różnego rodzaju substancje, dzięki którym ochronimy komórki przed toksycznym działaniem wolnych rodników i w ten sposób uchronimy się przed pojawieniem problemów zdrowotnych lub złagodzimy przebieg chorób, jeśli już one wystąpią. I opowiem Państwu teraz o korzyściach ze spożywania poszczególnych antyoksydantów, w tym oczywiście wyjaśnię, w jaki sposób najlepiej je dostarczać. Pierwsza grupa niezwykle silnych przeciwutleniaczy to antocyjany. One są szczególnie cenne dla układu krążenia. Mam tu na myśli to, że obniżają one poziom trójglicerydów, usprawniają funkcjonowanie naczyń krwionośnych i zapobiegają powstawaniu zmian miaszczycowych. Takie działanie sprawia, że osoby dostarczające z dietą duże ilości antocjanów rzadziej zmagają się z chorobami układu krążenia. Dla przykładu antocjany zmniejszają ryzyko rozwoju choroby wieńcowej o 17% i zawału mięśnia sercowego aż o 32%. Mało tego, obszerna analiza badań z 2019 roku pokazała, że osoby, które spożywają antocyjany, rzadziej średnio o 8% umierają przedwcześnie z powodu chorób układu krążenia. Największe ilości antocyjanów znajdziemy w czarnym ryżu, borówkach, wiśniach, czarnych jagodach, aroni, granacie, malinach i czerwonej kapuście. Kolejnym silnym przeciwutleniaczem jest kwercetyna, która należy do grupy związków o nazwie flawanoidy, które przez niektórych naukowców są określane mianem witaminy P, co tylko podkreśla, jak ważne są one dla naszego zdrowia. Kwercetyna jest pomocna w uregulowaniu ciśnienia tętniczego. Naukowcy potwierdzili, że za sprawą tego składnika można obniżyć skurczowe ciśnienie o 2,5 mm partenci i rozkurczowe ciśnienie o 3 jednostki. Kwercetyna jest też znana ze swoich właściwości przeciwzapalnych. Eksperci potwierdzili, że ma ona zdolność do obniżania poziomu cząsteczek prozapalnych w naszym ciele. Jeśli chodzi o jej działanie przeciwzapalne, to dla przykładu badacze udowodnili, że jej stosowanie łagodzi nasilenie chorób zapalnych jelit. W jednej z publikacji autorzy napisali nawet wprost, że jest ona idealnym środkiem wspomagającym ich leczenie. Przy okazji jako ciekawostkę też powiem, że kwercytyna ma zdolność do obniżania poziomu kwasu moczowego we krwi. Regularne jej stosowanie pozwala zredukować kwas moczowy średnio o około pół mg na decylitr, a to oznacza, że może być ona np. pomocna w hamowaniu rozwoju dny moczanowej. Co ciekawe, jak pokazują badania przedkliniczne, kwercytyna działa też przeciwwirusowo i może być pomocna w leczeniu infekcji dolnych dróg oddechowych wywołanych właśnie wirusami. Aby dostarczyć kwercetyny z dietą należy sięgać po produkty takie jak cebula, kapary, szparagi, szpinak, brokuły, jarmuż, żurawina, jabłka ze skórką, wiśnie, borówka brusznica i kakao. Ponadto kwercetynę można stosować też w formie preparatów. Wówczas zaleca się dawkowanie na poziomie około 500 mg dziennie przez 4 do 8 tygodni. Podobnie jak kwercetyna, taki kwas chlorogenowy jest składnikiem pomocnym w kontrolowaniu ciśnienia krwi. Przy czym jest on nawet nieco skuteczniejszy, jeśli chodzi o to działanie. Mam tu na myśli to, że dostarczając kwas chlorogenowy, możemy oczekiwać redukcji skurczowego ciśnienia krwi o 4,5 jednostki oraz rozkurczowego o 3,5 jednostki. Stąd jest on dobrym rozwiązaniem dla osób, które zmagają się z nadciśnieniem tętniczym lub po prostu mają podwyższone ciśnienie krwi. Poza tym warto wiedzieć, że kwas chlorogenowy spowalnia spadek sprawności umysłowej, który postępuje wraz z wiekiem. W kilku badaniach eksperci zauważyli, że kwas chlorogenowy na przykład poprawia pamięć, a także wspomaga utrzymywanie uwagi. Zgodnie z tym kwas chlorogenowy możemy uznać za skuteczny składnik przeciwstarzeniowy, który pomaga utrzymać nasz mózg w dobrej kondycji. Najwięcej kwasu chlorogenowego znajduje się w zielonej kawie. Wręcz mogę powiedzieć, że jest ona jego doskonałym źródłem pokarmowym. Poza nią składnik ten występuje również w borówkach, jagodach, jabłkach, gruszkach oraz śliwkach, choć są to zdecydowanie mniejsze ilości. Ponadto kwas chlorogenowy można dostać w formie preparatów, a konkretnie w postaci ekstraktu z zielonej kawy. Jeśli chodzi o czysty kwas chlorogenowy, to zwykle stosuje się go w ilościach rzędu od 300 do 1000 mg dziennie. Wartościowym przeciwutleniaczem w naszej diecie są również katechiny, których jednym z najbardziej znanych przedstawicieli jest galusan epigalakatechiny, zapisywany w skrócie EGCG. Tego typu składniki znajdziemy z kolei przede wszystkim w herbacie, przy czym nie tylko w zielonej, ale również na przykład w czarnej. Tu od razu dodam, że to właśnie obecności tych związków herbata zawdzięcza swoje właściwości zdrowotne. Katechiny są przede wszystkim pomocne w utrzymaniu równowagi pomiędzy cholesterolem HDL a LDL w naszym organizmie, co przekłada się na poprawę zdrowia układu krążenia. Tu swoją cegiełkę dokłada też fakt, że katechiny chronią naczynia krwionośne przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, hamując utlenianie cholesterolu i w efekcie powstawanie blaszki miażdżycowej. Zresztą przeprowadzone badania dowodzą wprost, że regularne picie zielonej herbaty zmniejsza ryzyko choroby wieńcowej o 13%, zawału mięśnia sercowego o 32%, udaru mózgu o 36%, a także że osoby pijące herbatę rzadziej aż o 33% umierają przedwcześnie z powodu schorzeń sercowo-naczyniowych. Interesujące jest też to, o czym rzadko kiedy się mówi, że katechiny hamują produkcję materiału genetycznego w wirusach, przez co działają one przeciwwirusowo na podobnej zasadzie co niektóre leki. I badania dowiodły wprost, że regularne dostarczanie katechin wraz z herbatą zapobiega rozwojowi grypy. Mam tu na myśli ryzyko jej pojawienia się niższe aż o 33%. Poza tym, jak potwierdzili naukowcy, katechiny z zielonej herbaty podnoszą naszą sprawność umysłową, w tym poprawiają pamięć i koncentrację. Dodatkowo wpływają one korzystnie na nasz nastrój, łagodzą objawy depresji i zmniejszają odczuwanie stresu. Ciekawym składnikiem jest też hesperydyna. Jest to związek z grupy polifenoli, którego największej ilości znajdziemy w cytrusach, w tym w pomarańczach i grejfrutach. Ten składnik jest z kolei cenny szczególnie z uwagi na to, że ma zdolność do łagodzenia stanów zapalnych w naszym ciele, co potwierdziła jedna z najnowszych prac naukowych z 2022 roku. To sprawia, że może być on przydatny dla osób cierpiących na choroby o podłożu zapalnym. Poza tym, międzynarodowy zespół uczonych wykazał, że Hesperydyna jest sprzymierzeńcem naszej wątroby. Badacze zauważyli, że podawanie jej osobom zmagającym się z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby doprowadziło do korzystnego obniżenia poziomu enzymów wątrobowych, co wskazuje, że składnik ten poprawił funkcjonowanie wspomnianego narządu. Mało tego w przebiegu badań okazało się, że dostarczanie hesperydyny było związane ze zmniejszeniem stopnia stłuszczenia wątroby. Warto wspomnieć też o tym, że Hesperydyna ma właściwości naczynioprotekcyjne, czyli chroni naczynia krwionośne przed uszkodzeniami i usprawnia ich funkcjonowanie, w tym poprawia krążenie. Poza cytrusami, Hesperydynę można pozyskać również w postaci preparatów, zwykle w formie ekstraktu ze skórek pomarańczy. Wówczas stosuje się w ilości około 1000 mg dziennie, czyli 1 gram. Wśród przeciwutleniaczy, które pomagają wzmocnić nasze zdrowie, znajduje się też reweratrol, który jest kojarzony z czerwonym winem. Tu jednak od razu uprzedzę, że w czerwonym winie znajdują się zbyt małe ilości resveratrolu, aby mógł on w pełni dostarczyć swoich korzyści zdrowotnych. Niemniej jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany dostarczaniem przeciwutleniaczy wyłącznie w naturalny sposób, to dodam też, że składnik ten znajdziemy również w żurawinie, skórkach winogron, truskawkach, czerwonej porzeczce i orzeszkach ziemnych. Jako, że o nagrałem kiedyś osobny odcinek, to tylko krótko wymienię jego najważniejsze właściwości prozdrowotne. A mowa tu przede wszystkim o działaniu obniżającym ciśnienie krwi i ochronnym wobec serca, redukowaniu stężenia trójglicerydów, obniżaniu stężenia glukozy we krwi, usprawnieniu pracy nerek i wątroby, złagodzeniu aktywności chorób zapalnych stawów, w tym reumatoidalnego zapalenia stawów i choroby zwrotnieniowej stawów, a także zapobieganiu starzenia się mózgu, m.in. za sprawą poprawy krążenia krwi w mózgu. Poza wspomnianymi wcześniej produktami, źródłem resweratrolu jest również ekstrakt z rdestowca japońskiego. W takiej formie zwykle stosuje się około 500 mg resweratrolu dziennie. Do grona przeciwutleniaczy istotnie poprawiających zdrowie zaliczam też beta-karoten. W najnowszej pracy z 2023 roku jej autorzy zauważyli, że składnik ten przyczynia się do zwiększenia gęstości mineralnej kości, i jego spożywanie wraz z dietą zmniejsza ryzyko rozwoju osteoporozy aż o 30%. Poza tym osoby, które mają dużo beta-karotenu w diecie, rzadziej doświadczają złamań kości. Do tego naukowcy wskazują, że beta-karoten jest pomocny w zapobieganiu i łagodzeniu depresji, a także zmniejsza on ryzyko rozwoju choroby Parkinsona o 17%. Przy okazji warto również zauważyć, że wysokie spożycie beta-karotenu sprzyja dłuższemu życiu. Naukowcy dowiedli, że osoby regularnie go dostarczające, rzadziej umierają przedwcześnie z powodu różnych chorób średnio o 17%. Jeśli mowa o walorach zdrowotnych beta-karotenu, to trzeba też powiedzieć o tym, że po spożyciu składnik ten ulega częściowo przekształceniu do witaminy A, a ta z kolei pomaga zachować zdrową skórę, w tym zapobiega starzeniu się skóry, zapewnia prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, a także jest ważna dla utrzymania dobrego wzroku. Największe ilości beta-karotenu znajdziemy w produktach takich jak marchew, dynia, słodkie ziemniaki, papryka czerwona, jarmusz, szpinak, brokuły, morele, brzoskwinie i papaja. Przed chwilą powiedziałem, że poprzez to, że beta-karoten ulega przekształceniu do witaminy A, może on wpływać korzystnie na nasz wzrok. Jednak w tej materii o wiele skuteczniejsze są dwa inne przeciwutleniacze, a mianowicie luteina i zeaksantyna. Dla przykładu eksperci udowodnili, że spożywanie wysokich ilości luteiny i zaaksantyny wraz z dietą wiąże się z niższym ryzykiem rozwoju późnej postaci zwyrodnienia plamki żółtej aż o 26%. Dodatkowo wykazali oni, że osoby, u których stwierdza się wysokie stężenie luteiny i zaaksantyny we krwi, cechują się mniejszą zachorowalnością na zaćmę. Ponadto dysponujemy też wynikami badań, które potwierdzają, że luteina pomaga zmniejszyć objawy zmęczenia wzroku, a także poprawić ostrość widzenia. Jeśli chcieliby Państwo poprawić wzrok lub spowolnić starzenie się narządu wzroku, to warto zatem włączyć do diety produkty takie jak zielona pietruszka, sałata, szpinak, jarmuż, szparagi, cykoria sałatowa, rukola, rukiew wodna, zielony groszek i żółtka jaj. Duże ilości luteiny można dostarczyć też w formie ekstraktu z kwiatów nagietka. Jeśli mowa o tego typu preparatach, to zwykle stosuje się około 20 mg luteiny dziennie. Antyoksydantem z tej samej grupy co beta-karoten, luteina i zaksantyna jest likopen. Jest to składnik, który w zadowalających ilościach występuje tak naprawdę tylko w dwóch produktach, czyli w pomidorach i arbuzie, no i oczywiście w przetworach na ich bazie. Co więcej dodam tu, że np. przetwory pomidorowe cechują się lepszą biodostępnością likopenu niż pomidory surowe, stąd lepiej sięgać właśnie po produkty pomidorowe, takie jak zupa, sos, sok, przecier czy koncentrat. Likopen cenimy przede wszystkim za jego działanie przeciwnowotworowe. Hamuje on rozwój nowotworów takich jak rak prostaty, żołądka, trzustki oraz przełyku. Druga zaś główna korzyść ze spożywania likopenu to jego działanie ochronne na układ krążenia, a konkretnie zmniejsza on ryzyko udarów mózgu o 26% i choroby wieńcowej o 13%. Do tego likopen spowalnia starzenie się naszej skóry, poprawia jakość nasienia u mężczyzn, sprzyjając lepszej płodności, jak również chroni nas przed rozwojem choroby Alzheimera. Jeśli komuś z Państwa zależy na tym, aby spowolnić starzenie się skóry, to można zainteresować się też przeciwwytleniaczem o nazwie Astaxantyna. Również i ona należy do karotenoidów. Badacze zauważyli, że jej stosowanie przywraca odpowiedni poziom nawilżenia skóry, jak również poprawia jej elastyczność. Niestety astaksantyna jest mało rozpowszechniona w żywności. Najwięcej tego składnika znajduje się w dzikim łososiu, strągu, krylu krewetkach i rakach. Z kolei na potrzeby produkcji preparatów astaksantynę pozyskuje się z mikroalg o nazwie Hematococcus pluvialis. W tej formie wspomniany związek przyjmuje się w wysokości 3 do 6 mg na dobę. Gdy mowa o skutecznych przeciwutleniaczach, to warto zainteresować się też kwasem alfa-liponowym. Jest to składnik, który swoją budową chemiczną przypomina witaminę B1. Jego szczególną cechą jest to, że pomaga on zregenerować zużytą witaminę C i E w naszym organizmie. Bowiem należy wiedzieć, że gdy wspomniane witaminy neutralizują działanie szkodliwych wolnych rodników, to ulegają zużyciu. Z kolei kwas alfa-liponowy sprawia, że ponownie mogą one pełnić swoje funkcje. Poza tym kwas alfa-liponowy jest wyjątkowo skuteczny w obniżaniu trójlicerydów. Naukowcy zauważyli, że u osób, które dostarczały kwas alfa-liponowy, doszło do redukcji stężenia trójlicerdów aż o 31 mg na decylitr, co oznacza bardzo dobry wynik. Ponadto kwas alfa-liponowy łagodzi ogólnoustrojowy stan zapalny. Źródłem pokarmowym kwasu alfa-liponowego są produkty takie jak brukselka, szpinak, brokuły, pomidory, otręby ryżowe, a także mięso i podroby. Niestety jego zawartość w tych produktach jest dość niska, stąd aby skorzystać na jego działaniu najlepiej stosować go w formie preparatów w ilości około 600 mg dziennie. Poza omówionymi przeze mnie dzisiaj przeciwutleniaczami należy mieć świadomość, że w przyrodzie mamy do czynienia z jeszcze innymi związkami, które również mają zdolność do hamowania wolnych rodników i w ten sposób wzmacniania naszego zdrowia. Mam tu na myśli m.in. witaminę C, witaminę E, selen, glutation, czy koenzym Q10. Jednakże o tych składnikach mówiłem szerzej w osobnych filmach, dlatego też dzisiaj ich nie poruszałem. Niemniej mówiąc o silnych przeciwutleniaczach, warto pamiętać również i o tych związkach. Jak Państwo widzą, dzięki przeciwutleniaczom możemy sięgnąć do przyczyn chorób, czyli do uszkodzenia komórek i za ich sprawą możemy zabezpieczyć się przed zagrożeniem, jakim są wolne rodniki. Dzięki ich działaniu w dużym stopniu zapobiegniemy rozwojowi różnych schorzeń i złagodzimy przebieg tych już istniejących, o czym dzisiaj powiedziałem. Stąd zachęcam, aby do diety włączyć produkty, o których była mowa. A jeśli zmagają się Państwo z konkretnym problemem zdrowotnym, to dodatkowo można pokusić się o sięgnięcie po jeden z gotowych preparatów, który dodatkowo doładuje nasz organizm cennymi związkami. Jednocześnie ślimowa o sięganiu do przyczyn chorób, to chciałbym jeszcze zaprosić Państwa do obejrzenia programu, w którym mówię o ogólnoustrojowym stanie zapalnym i o tym, jak go ugasić. Również i to zagadnienie jest kluczowe dla naszego zdrowia. Aby się z nim zapoznać, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.